Gość Radia Lublin. Wojciech Brakowiecki, witam. Dzień dobry w studiu. Obok mnie gość Teresa Misiu, kluberski kurator oświaty i wychowania. Dzień dobry, pani kurator. Dzień dobry. Wiem doskonale, że uczniowie tego nie lubią, ale brutalna prawda jest taka, że za tydzień o tej porze to już będą siedzieli w szkolnych ławkach powolutku, więc muszą się oswajać z tą myślą. Z myślą o pierwszym dzwonku na pewno już oswoili się od jakiegoś czasu dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele. Dokładnie tak, od lat są świadomi, że ten ostatni tydzień wakacji, bo rzeczywiście tak to jest to czas, kiedy są już w gotowości, kiedy realizują już te czynności związane z tym, aby jak najlepiej przygotować się na kolejny rok szkolny i aby właśnie uczniowie. Z przyjemnością, a wierzę, że tak jest w zdecydowanej większości. Powrócili do szkoły na spotkanie z koleżankami, kolegami, na spotkanie ze swoimi nauczycielami, ale też z tą przygodą, jaką jest zdobywanie wiedzy i umiejętności. No, nie cały tydzień, jeszcze tych wakacji, no powiedzmy tydzień. Jeszcze uczniowie mają, jak pani wspomniała, kadra pedagogiczna już właściwie te wakacje. Zakończyła broń Boże, nie skracając ich, wszystko jest przygotowane. Nie mamy żadnych sygnałów, które mogłyby sugerować, że z inauguracją roku w którejś ze szkół z racji jakichś trwających prac byłby problem. Więc przyjmujemy, że, że jest tak. Tym bardziej, że jest to czas, kiedy spotykamy się z dyrektorami wszystkich typów a no szkół. A no właśnie, pani dyrektor, bo tak jak pani wspomniała, ten ostatni tydzień to już jest przygotowanie do tego pierwszego dzwonka, a więc od 24 sierpnia trwają. Pani spotkania z dyrektorami lubelskich placówek? Tak, lubelskich w rozumieniu województwa lubelskiego. Rozpoczęliśmy od spotkań z dyrektorami przedszkoli, poprzez wszystkie typy szkół, placówek oświatowych, które podlegają nadzorowi lubelskiego kuratora oświaty, nadzorowi pedagogicznemu. To jest ta najważniejsza kompetencja, która jest realizowana przez kuratoria oświaty. To są spotkania, na których prezentujemy wyniki sprawowanego przez nas nadzoru. Oczywiście dając i po tej głębokiej ich analizie dając rekomendacje do pracy szkół w nadchodzącym roku, oczywiście odnosimy się też do zmiany przepisów prawnych, bo to są informacje niezwykle ważne, ale jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Te spotkania składają się z dwóch części. Pierwsza ma charakter uroczysty i na tej części nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego jak my mówimy z wyróżnieniem bo otrzymali maksymalną liczbę punktów mam okazję wręczyć akty nadania to jest niezwykle ważny moment To ta część oficjalna ta część uroczysta a ta druga część bo a tak druga się ma charakter czemu To no właśnie czemu druga te spotkania ma... mają służyć bo przecież problemów nie rozwiążecie gdyby one nawet się pojawiały no to nie do końca tak jest, czy nie rozwiążemy może jakichś bardzo konkretnych problemów, natomiast rozmawiamy o tym, co wymaga usprawnienia, jak pracę szkół organizować, jak sprawować, bo my sprawujemy nadzór pedagogiczny nad. Szkołami jako całością we współpracy z dyrektorami, ale niezwykle ważna jest tutaj funkcja dyrektora szkoły i te zadania, które on bezpośrednio realizuje. My znacznie zmieniliśmy formułę sprawowania nadzoru, rozszerzyliśmy tą formę pod nazwą Wspomaganie, oczywiście realizujemy też całe mnóstwo kontroli doraźnych, które są niestety efektem wielu też skarg kierowanych do kuratora oświaty. I w oparciu o te doświadczenia dzielimy się uwagami po to, by po prostu te słabe strony funkcjonowania szkół niwelować, a absolutnie wzmacniać te, które przynoszą pozytywne efekty, spotkania w rejonach wizytatorskich dają dyrektorom taką przestrzeń do wymiany własnych doświadczeń, to jest bardzo ważne. Pani kurator, tak się zastanawiam, bo nie tylko ja, może ja jako rodzic teraz bardziej, te dwa najbliższe lata i Właściwie to już od roku trwa, odkąd żyjemy w, nowym, w nowej rzeczywistości związanej z, z reformą edukacji. Te dwa najbliższe lata wydają się być jeszcze szczególnie wymagające dla polskiej szkoły. Każdy rok szkolny jest wymagający dla dyrektora, dla nauczycieli, bo on jest niepowtarzalny dla ucznia i trzeba go dobrze spożytkować. Myślę, że ten dobiegający końca rok szkolny, bo w sensie formalno-prawnym on się kończy 31 sierpnia, pokazał, że emocje nie były potrzebne, że trzeba ze spokojem realizować wyznaczone zadania, że należy ze sobą współpracować. A kolejny raz dziękuję za takie podejście, jeśli chodzi o województwo lubelskie do realizacji zadań przez dyrektorów szkół, organy prowadzące. Także ta współpraca z naszej strony, zaangażowanie tam, gdzie była taka potrzeba, pana wojewody, to wszystko przyniosło efekty, współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli. To wszystko sprawiło właśnie, że ten rok przebiegał spokojnie. I to nam pozwala z optymizmem, Patrzeć, byśmy podołali tym wyzwaniom, które przed nami. Też wiem, że bardzo wiele wątpliwości i takiego niepokoju wynika z braku rzetelnej informacji, dlatego na tych spotkaniach proszę, Dyrektorów, o to, by na spotkaniach z rodzicami, zresztą są wyposażeni w stosowny zasób materiałów, będą one też docierały do szkół, by przekazać wszelkie informacje, tak by rodzic otrzymał na miejscu, w szkole, rzetelną informację o tym, jak będzie przebiegało kształcenie jego dziecka. Ta nowa rzeczywistość polskiej szkoły to nowa, zupełnie inna odsłona. Tu proszę mnie nie poprawiać szkół zawodowych, które teraz są, będą, są, będą szkołami branżowymi. Zupełnie nowa wizja. Tak, ale to jest reakcja na właściwie tę sytuację, z którą mamy w tej chwili do czynienia. Tak? mamy potężne zawirowanie na rynku pracy, poszukiwania przez pracodawców, fachowców, tak, zresztą oferują im bardzo dobre warunki płacowe. To jest konsekwencja tego, że przez lata kształcenie zawodowe my teraz używamy nazwy branżowe i ona ma swoje mocne uzasadnienie, bowiem nie chcemy się skupić na kształceniu w jakimś bardzo ściśle zawężonym zawodzie, bo to już jest przeszłość, natomiast grupowane są zawody w branży. Tak by tutaj zdobywając na bazie konkretnych takich kluczowych umiejętności zawodowych można byłoby je rozbudowywać właśnie w ramach określonej branży. I absolwent takiej szkoły również będzie Mógł się legitymizować potem um, świadectwem dojrzałości? Dokładnie tak. Tak jest skonstruowany cały ustrój szkolny. On jest na każdym etapie e, przejrzysty i nigdzie nie zablokowany, tak można by było o tym powiedzieć. Czyli wybierając kształcenie w branżowej szkole zawodowej pierwszego stopnia, poprzez branżową szkołę drugiego stopnia, można poza egzaminami zawodowymi, i kwalifikacjami zawodowymi zdać maturę. Skończyć wyższą uczelnię, jeśli takie są właśnie plany. Z tym się wiąże świadomy wybór drogi kształcenia i to ważne zadanie, które roz, którego realizację rozpoczęliśmy, a w tym roku a, ta realizacja będzie zintensyfikowana. To jest właśnie doradztwo zawodowe realizowane począwszy od przedszkola. Tam mamy do czynienia z preorientacją zawodową, podobnie jak w pierwszych klasach szkoły. Podstawowej poprzez wszystkie etapy kształcenia, tak aby młody człowiek po pierwsze rozpoznał swoje predyspozycje, ale też pasje, zainteresowania, dowiedział się, jak je może rozwijać, gdzie je może kształcić. My też zachęcamy do tego, żeby zobaczyć, jak wyglądają obecnie szkoły kształcące w zawodach, w różnych branżach, jak są wyposażone. To też wykorzystanie rozsądne przez dyrektorów szkół, samorządy powiatowe, bo one są organami prowadzącymi. Zadzącymi środków unijnych. Pani, dyrekt, pani kurator jeszcze jedna rzecz na koniec, z którą ani lubelski kurator, ani żadne władze oświatowe poradzić sobie nie mogą i nie poradzą. To demografia, która spada, a bez uczniów szkoły nie ma. No to jest tak. Ja na wielu spotkaniach, a bardzo często spotykam się w różnych środowiskach województwa lubelskiego i też jeśli pytam nauczycieli, jaki jest ich największy problem, to właśnie to, o czym pan redaktor powiedział. To jest brak uczniów, zmniejszająca się liczba uczniów. Ja z, z lekkim niepokojem czekam na te dane wrześniowe z systemu informacji oświatowej, bo ubiegły rok był no, tutaj naprawdę bardzo niepokojący, bowiem porównując rok do roku liczba uczniów spadła nam o ponad 4 tysiące. To tak jakby przestało funkcjonować 10 bardzo dużych szkół, bo liczących trochę ponad 400 uczniów, i to jest rzeczywiście największe wyzwanie. Specyfiką naszego województwa są małe szkoły. Jest ich niemalże połowa w naszym systemie i to jest z jednej strony uciążliwość dla nauczycieli, bo trudno tam mieć pełen etat, to oczywiście w zależności od nauczanego przedmiotu. Też jest wyzwanie dla tej lokalnej społeczności, ale ja nie mam wątpliwości, że one absolutnie funkcjonować, a powinny. Stąd też są te działania ze strony rządu, zwiększenie wagi w subwencji na małe szkoły. Także naprawdę mamy ogromną nadzieję jeśli chodzi o program 500 z optymizmem patrzymy na ten nowy rok szkolny który już zdecydowanie we zdecydowanie się z optymizmem i życzymy jeszcze aby uczniowie wykorzystali w bezpieczny sposób ten jeszcze ostatni tydzień wakacji, ale też z radością powrócili do szkół, do czego ich zachęcam, a wszystkich zapraszam na wojewódzką inaugurację roku w Kazimierzu Dolnym. A życzyła i zapraszała i zachęcała Teresa Miszu Klubelski, kurator oświaty i wychowania. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo.